Witamy w podcaście Chrześcijańskie Q&A. Rozmawiamy tutaj na tematy wiary, zbawienia, Kościoła i chrześcijaństwa. Z tej strony Damian. Kamil. Dzisiaj mamy takie pytanie. Przecież Jezus Chrystus nauczał w synagogach, odpowiednik powiedzmy naszych kościołów rzymskokatolickich. Więc dlaczego uważacie, że nie jest konieczne uczęszczanie do kościoła, aby spotkać się z Bogiem, który podobno tylko tam nas wysłuchuje? Myślę, że to trzeba rozbić na kilka fragmentów, bo to jest w sumie kilka wątków poruszonych. Po pierwsze, jak to wszystko wyglądało w czasach Jezusa i przed, czyli czym były synagogi i czym była świątynia. Dokładnie. I jak to się zmieniło, jak Jezus zmienił to podejście w ogóle całkowicie. Dokładnie. Po pierwsze, synagoga to było nic innego jak takie miejsce spotkań, podczas którego było czytane Słowo Boże, czyli Stary Testament, i były tam wygłaszane jakieś nauczania, ewentualnie ludzie się tam modlili. Czyli generalnie było to taki domek, w którym się Żydzi spotykali właśnie w tych celach. Co ważne, nie było tam żadnej obecności Bożej w tym miejscu, nie było ofiarowania ani żadnych tego typu rzeczy. Dokładnie. Było to zwykłe miejsce po prostu czytania Tory, dzielenia się słowem, no i modlitw, tak? Nic tam szczególnego się więcej nie działo. I też sami Żydzi nie mieli żadnego takiego przeświadczenia, żeby tam Bóg był bardziej niż gdziekolwiek indziej. Tak? Dokładnie, nie znajdziemy w piśmie takiego miejsca, w którym by ktoś tak uważał. Ten obraz synagogi pewnie się zniekształcił przez te 2000 lat, bo w tym momencie chyba te synagogi żydowskie wyglądają trochę inaczej niż w tamtym czasie. Chociaż nie jestem tego do końca pewien. Natomiast sama świątynia, tak, jerozolimska, ta jedna, w której były składane ofiary, w której kapłan miał dostęp do miejsca najświętszego, w której Bóg, obecność Boża była w miejscu najświętszym, tak, to była świątynia, do której każdy Izraelita raz w roku musiał przynajmniej być tam w niej, tak, i złożyć tam swoje ofiary i... No i tak to wyglądało, tak? Wtedy nie będę wchodził w szczegóły. Każdy, kto chce, może sobie te szczegóły odnaleźć. Czyli różnica podstawowa między świątynią a synagogą była taka, że w świątyni w jakiś sposób obecny był Bóg, była obecność Boża. Tam składano ofiary, tam wierzący, czyli Żydzi, się udawali, żeby złożyć Bogu cześć. Historycznie, około 70 roku, świątynia została zburzona. Ta jedyna świątynia, która istniała na świecie, została zburzona i nigdy nie została odbudowana. Czyli synagog było wiele w różnych miejscach, świątynia była tylko w jednym miejscu w Jerozolimie. I idąc tokiem rozumowania tej osoby, która zadała nam pytanie, w tym momencie, jak została świątynia zburzona, już nigdzie Bóg nie mieszkał. Nigdzie nie może było się modlić. I nigdzie Bóg nie był bardziej, tak? Co w ogóle, jak zaraz wam pokażemy w Słowie Bożym, tak to już nie wygląda i Jezus to zmienił, a zburzenie świątyni było tylko tego jakby postawieniem kropki nad i, że tak już nie jest. Tak? To się skończyło. To się skończyło. Takie czczenie mnie, takie oddawanie mi czci, takie chodzenie do tej świątyni, składanie ofiar, tego już nie ma, tak? To już jest koniec takiego czczenia mnie. Tak? Dokładnie, też jest taki bardzo wyraźny obraz w Ewangelii, gdy Jezus umiera na krzyżu, to zasłona, która oddzielała miejsce najświętsze od reszty świątyni, rozdarła się na pół. To jest takie symboliczne też potwierdzenie tego, że coś się skończyło, że to miejsce święte już jest zwykłym miejscem. Dokładnie, dokładnie tak. I teraz myślę, że oczywiście mętlik w głowie u ludzi, którzy żyją tutaj w Polsce i w tym systemie rzymskokatolickim jest taki, że no, rzymski katolicyzm wziął dużo z judaizmu i utworzył znowu kapłanów, znowu składana jest jakaś tam ofiara na mszy świętej. Znowuż ten Bóg jest gdzieś tam w tym tabernakulum bardziej dla nich
I to są te wszystkie rzeczy, których no, w Słowie Bożym nie znajdziemy, a są zwzięte z judaizmu i znowu jest takie ubezwłasnowolnienie ludzi od świątyni, tak? Uzależnienie od tych kapłanów, że kapłan może coś więcej, tak? Że Bóg tylko jest tam, tam jest bardziej Bóg, że bardziej nas tam wysłuchuje, co jest w ogóle, tego nie znajdziemy w Słowie Bożym nigdzie, tak? No tak, w sumie wracając do tego pytania, to kościoła rzymskokatolickiego jako budynku, miejsca, nie da się porównać ani do synagogi, ani do świątyni, bo to nie spełnia ani jednej, ani drugiej funkcji. To jest taka mieszanka tych dwóch, która, tak jak właśnie Kamil powiedział, no nie ma sensu w tym momencie istnienia. No i teraz dlaczego nie ma sensu, tak? Musimy sobie to pokazać biblijnie. Jak to jest teraz, tak? Jezus przed samą swoją śmiercią, jak był w świątyni, czy nie wiem, czy to nie zaraz przed swoją śmiercią, ale przed śmiercią krzyżową, był w świątyni, to powiedział do faryzeuszów, że on zburzy tą świątynię i w 3 dni ją odbuduje. Tak? I właśnie przeczytajmy ten fragment. Jana rozdział 2, wersety 19-21. W odpowiedzi Jezus rzekł im: zburzcie tę świątynię, a ja wzniosę ją w 3 dni. Powiedzieli więc Żydzi: tę świątynię budowano 46 lat, a ty wzniesiesz ją w 3 dni, ale on mówił o świątyni swojego ciała. Tak, jak tutaj widzimy, Jezus mówił o swoim ciele jako o świątyni, tak? Że tam to wszystko, co wychodzi z nas, to kala nas, to kala naszą świątynię, tak? Mamy tylko dwie opcje. Albo jesteśmy stworzeni przez Boga i nasze ciało jest świątynią, albo jesteśmy przypadkiem i nasze ciało jest niczym, można robić wszystko, tak? I Bóg, Jezus zmienił to całkowicie. Odwrócił uwagę ludzi od budynków, od rzeczy materialnych, które przemijają, które nie mają żadnego znaczenia i zwracał uwagę ludziom na rzeczy duchowe, które trwają wiecznie i tak samo nam zwrócił uwagę teraz na nasze ciało, na naszą duszę. Bo większość ludzi sobie wmawia, że mogą żyć, tak, że są grzesznikami i mogą żyć od czasu do czasu tam robić różne grzechy świadomie, bo są tylko ludźmi, a tam świątyni się oczyszczą w jakiś sposób, tak? Natomiast nie traktują tego w 100% poważnie, a Jezus to całkowicie jakby zmienia, tak? Słowo Boże, Nowy Testament to całkowicie zmienia. Tak samo to, co mówi Jezus do Samarytanki, tak? Przeczytamy teraz ten fragment. Tak, to jest Jana, rozdział 4, werset 23. Ale przyjdzie godzina i teraz już jest, kiedy prawdziwi czciciele będą cześć oddawać Ojcu w duchu i w prawdzie, bo Ojciec szuka takich, którzy tak Go czczą. I też tutaj widzimy, że Samarytanka też wcześniej się zapytała Jezusa, gdzie mamy czcić Boga, tak? Czy w Jerozolimie, czy gdzieś indziej? Jezus mówi nie, że mamy czcić Boga w duchu i w prawdzie. I Jezus pokazuje tą całkowitą zmianę tego wszystkiego, że przez wiarę w Jezusa stajemy się Jego ciałem, częścią świątyni, tak, którą On buduje z nas, z duchowych kamieni, którym jesteśmy my, a On jest kamieniem węgielnym. Tak? Jak samo Słowo Boże mówi, że Jezus był tym kamieniem węgielnym, który został odrzucony do potknięcia wielu, tak? I moim zdaniem to jest klucz w ogóle w Nowym Testamencie. I jeszcze oczywiście możemy zacytować tu Dzieje Apostolskie. Są dwa fragmenty, które mówią właśnie tutaj o tym, że Bóg nie mieszka w świątyni uczynioną ludzką ręką, którą właśnie zacytujemy, te dwa fragmenty. Tak, to jest, po pierwszy z tych fragmentów to jest Dzieje Apostolskie, rozdział 7, wersety 49 i 50. Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich stóp. Jaki zbudujecie mi dom, mówi Pan, albo jakie jest miejsce mojego odpocznienia? Czyż moja ręka nie uczyniła tego wszystkiego? I drugi fragment, Dzieje 17, 24-25. Bóg, który uczynił świat i wszystko, co na nim jest, ten, będąc Panem nieba i ziemi,
nie zamieszkuje w świątyniach uczynionych ręką, ani nie potrzebuje ludzkich rąk, aby był obsługiwany, jak gdyby czegoś dodatkowo potrzebował, ponieważ sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Teraz my w Nowym Przymierzu jesteśmy nazywani ciałem Chrystusa. I będąc tym ciałem, jesteśmy też świątynią. Tak jak Jezus powiedział, że nie chodzi mu o świątynię tą wybudowaną ludzką ręką, tylko i o Niego samego. Czyli jak jesteśmy w Nim, to jesteśmy świątynią budowaną przez Chrystusa. I wszystko w Nowym Przymierzu z materialnych rzeczy, z takich, co w Starym Przymierzu trzeba było składać ofiarę, tak? Wszystko było takie widoczne, miało być widoczne dla oka, teraz jest duchowe. W ogóle Jezus zmienia całkowicie perspektywę i patrzenie na świat. I jest dużo fragmentów, które mówią o tym, że jesteśmy ciałem Chrystusa. Na przykład 1 Koryntian 12:27. Lecz wy jesteście ciałem Chrystusa, a osobno członkami. Dokładnie. I też ofiary, które składamy, mają być duchowe, tak? Nasze ofiary mają być ofiarami duchowymi, czyli modlitwy, tak? Wstawiania się za braci, siostry. Plus oczywiście wszystkie czyny zewnętrzne też mają wynikać z naszego duchowego życia. Żadnego czynu nie uczynimy, jeżeli nie będziemy należeć do Chrystusa, tak jak powiedział zresztą Jezus, beze mnie nic uczynić nie możecie, tak? Więc wszystko, co wynika na zewnątrz, też nasze czyny takie, które są widoczne, też muszą wynikać z tego, że jesteśmy w Chrystusie. Więc odpowiadając na to pytanie, które zostało zadane, synagogi to nie nasze kościoły, kościół to nie świątynia, świątynia to nie synagoga, Bóg nie słyszy nas bardziej w kościele, bo tak nigdzie nie jest napisane, i Bogu możemy oddawać cześć tylko w duchu. Nie jest nam potrzebne tego żadne miejsce. Dokładnie. Tylko musimy być zbawionymi ludźmi i jedyne, co nas oddziela od Boga, to nie miejsce, tylko grzech. I musimy o tym pamiętać, że dopóki Bóg nas nie oczyści z grzechów, dopóki nas nie wyciągnie z tego swoją łaską i nie wykupi nas swoją krwią, tak, to ten grzech będzie nas od Boga oddzielał. A to, że jesteśmy w jakimś miejscu i czujemy jakieś emocje, bo śpiewamy różne pieśni, jesteśmy z grupą ludzi, to nie znaczy, że Bóg nas wtedy bardziej wysłuchuje, bo to jest nieprawda, tak? Bóg patrzy na nas jeszcze serca, stan naszego serca, nie na stan emocjonalny. Tak. I myślę, że pod koniec musimy jeszcze podkreślić, że nie wszyscy ludzie, jacy urodzili się na świecie, są ciałem Chrystusa. Żeby być ciałem Chrystusa, żeby Bóg zamieszkał, to człowiek musi się narodzić na nowo przez Ducha Świętego. Dokładnie, co może zrobić tylko Bóg. Tak. Dziękujemy za wysłuchanie tego dzisiejszego odcinka. Podcastu można słuchać w aplikacjach takich jak na przykład Spotify, Spreaker, na iPhone'a aplikacji Podcasty, ale też na naszym kanale YouTube Żyjesz Tylko Raz. Jeżeli macie do nas jakieś pytania, to piszcie w komentarzach pod filmami z tej serii. Staramy się na wszystkie odpowiadać. I oczywiście zapraszamy na kolejny odcinek następny czwartek o godzinie 18. Do zobaczenia. Z Bogiem.